Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku City Skyline. Słuchajcie, jesteśmy w takim, powiedzmy, no, centrum mieszkalnym. Tutaj po prawej widzicie bloki, po lewej jeszcze domy jednorodzinne, które niebawem znowu zostaną przekształcone w bloki, ponieważ tutaj zrobimy taką dzielnicę, no, bloków, blokowisk, takiego gęstego zaludnienia. I tam, jak widzicie, dymiące fabryki. Te fabryki dzisiaj będziemy chcieli przenieść całkowicie gdzieś dalej. Także cóż, trzeba tutaj, znaczy tutaj tak, ogólnie tutaj jest to tym się też dzisiaj zajmiemy, tą strefą całkowicie. W ogóle pytanie, czy ja mogę sobie kupić coś? Nie mogę sobie kupić, niedobrze. A kiedy sobie będą 55 tysięcy? Wow, to trochę lipa. No dobra, no to w takim wypadku strefę przemysłową i takie coś przeniesiemy gdzieś tu, w te rejony. Tu mamy elektrownię, ewentualnie gdzieś tutaj. Też tu mamy ten. Ewentualnie przemysłówkę może by walnąć tutaj, bo to jest w sumie taka dobra strefa do tego. No. Dobra, słuchajcie, tak, to pierwszy zbudujemy tą strefę, żeby oni mieli gdzie się po prostu podzieć, nie? Dobra, tutaj damy tak. No bo tutaj w sumie jest jeszcze dużo... dużo ropy, więc... Bo sobie tak, przemysłowo to tutaj, ale jeszcze tam walniemy, słuchajcie, region biurowy, więc to też da poniekąd pracę naszym mieszkańcom, więc myślę, że to będzie w miarę tutaj ok. Dobra. Okidoki. Dobra, to myślę, że spokojnie może sobie taka przemysłóweczka być. Dobra, tutaj jeszcze walniemy jedną ulicę. Tak, dokładnie. Dobra, i na razie myślę, że im to powinno na jakiś czas styknąć. Ajajaj, a dobra, zresztą pieprzyć to. Grunt, że to będzie nawodnione. Dobra. Jest woda, no jest woda. W ogóle jak tu idzie dzielnica? Dzielnica idzie w ten sposób, dobra. Zasoby. No, tutaj jak najbardziej może być normalna strefa przemysłowa. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Przynajmniej na razie, ewentualnie się będziemy zastanawiać, co, gdzie i jak. No, tutaj jest ogólnie... ogólnie dużo do zrobienia. Na pewno pozbędziemy się tej stacji. Tutaj zrobimy stację. Stację taką, wiecie, normalną. Znaczy normalną. No. Jak to się mówi? Stację osobową. Dobra, trzeba się pozbyć tej strefy. Zresztą tej też. Ja wiem, że teraz tutaj mogę sobie zrobić niezłe problemy z prądem. Ale cóż. To jak coś będziemy po prostu ciągnąć druta i tyle. Trzeba będzie zaraz powykurzać całkowicie tę ulicę. Okej, i tam już się mogą zaraz stworzyć problemy energetyczne.
Tu już widzę, coś jest nie tak. Ale coś to się tu podłączymy, bo gdzieś tu... O, właśnie wiedziałem, że tak będzie. Dobra, ale tutaj jest główna linia prądu, dobra. Jest teoretycznie ci powinni się trzymać stąd, więc tutaj na razie tą jak najbardziej możemy całkowicie zrobić jej out. Dobra. To też. Straż pożarna na razie myślę, że może tu zostać. Później się będziemy tym martwić. To na razie out. Dobra. Ja wiem, że teraz... Dobra, czyli to będzie główna droga tutaj w zasadzie. Ajajaj. Sobie tą główną drogę można było co nieco przesunąć i przesuniemy ją tak, tu. No szkórka wodna. Dobra, główna droga. Tutaj też trzeba będzie troszeczkę pokminić w tej kwestii tutaj. Wiecie, tutaj w ogóle chyba nie ma połączenia. Tutaj. To też przebudujemy, ale najpierw zajmiemy się tą strefą, tak jak mówiłem. Tutaj, że skoro to będzie główna droga, to... Dobrze pasowało, żeby to faktycznie była... No, była taka główna. Dobra. I tutaj musimy teraz zrobić taki myczek, żeby się tutaj jakoś fajnie zawinąć. Tak to nie może być. Ale tak, w zasadzie nie do końca. O, lepiej. Dobra. Wow. Chociaż tą strefę też chyba będę chciał. No. To całkowicie leci na out. Ja wiem, że tutaj trochę mieszkańców poleci też na out, no ale cóż. Nadrobimy. Oni będą chętni, żeby się tu wprowadzić, więc... Blues. Nie będzie jakichś większych strat. Dobra. Poczekajcie co? Rozkrywka. Pogody, cykl dobowy. Wiecie, po prostu... Więcej będziecie widzieć w ciągu dnia niż w nocy po prostu, dlatego na chwilę wyłączę ten tryb. Wyłączę ten tryb. O. Nocy, o. Dobra. Okidoki. Dobra, pierwsze co też zrobimy, to upgrade'ujemy tą drogę. Skoro to ma być taka droga główna tutaj, no to pasuje, żeby była zupgrade'owana. Tą strefę też bym tutaj co nieco przerobił. Ale ładny budynek, kurde. Dobra, niech będzie.
Pozbędziemy się troszeczkę budynków. Dobra, tylko tak, musimy się jeszcze pozbyć tej strefy tutaj. Co by nam się nic nowego nie budowało. Zresztą tutaj po całości polecimy. Zostawimy tylko tą strefę. Strefę biurową tutaj. Dobra. Właśnie, budynek nie jest pusty. Dobra. Dokładnie. Dobra. Szpital to myślę, że takie rzeczy przeniesiemy. Kurde, no to by pasowało. 1000 osób, kurde. Ten cmentarz to mi tak nie pasuje, że... Aha, i tak się nam wysypały te... Dobra, to nic. Sobie myślę, jakby, słuchajcie, tą autostradę podnieść tutaj. Tutaj w sumie można by zrobić też rondo, nie? Na chwilę, a wrzucę to tu. W sumie tu rondko by pasowało. Czemu nie? Drugie tutaj takie byłoby całkiem spoko. Zastanawiam się, powiem wam szczerze. Nie wiem, czy to nie byłoby tutaj spoko. Znaczy, ja wiem, że tam niby są te... O, rondo. Znaczy, rondo niby się sprawdzają najlepiej, nie? Albo coś takiego tam stawić. Tylko pytanie, czy by mi to... Znaczy, zrobimy sobie mały zapis. Damy sobie tutaj test. Bo wiecie, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jak to wyburzę... Na chwilę nawet. Out. To nie wiem, jak tam po prostu będzie z tym, nie? Dobra. Pytanie, czy mi to w ogóle tutaj wejdzie. Jeszcze założę. Zacznijmy od tego. Teoretycznie by to tu weszło. Można by sprawę obadać, teoretycznie. No to obadajmy. To by coś takiego szło. Tu byśmy tą ulicę przesunęli troszeczkę, nie? Jakby to nie było, nie byłoby takie głupie. Może włączę sobie pauzę na chwilę. Kurczę, tutaj tak prościuteńko, a tutaj tak kurde krzywo. Ale to nic, to by się zdzierżyło w zasadzie. No to w ogóle się tak rozchodzi, więc... Chcąc, nie chcąc, no... Musisz zrobić takie coś. Pytanko jeszcze, jak tutaj to połączenie by to wyszło. Czy bylibyśmy w stanie zrobić coś takiego? Tylko, że z ulepszeniem tej drogi, no byłoby to. Co, tu już się nie da? What the?
What the fuck? Czekajcie, mogę to na chwilę cyknąć, tak? I mogę teraz to ulepszyć do tego. Dobra. I teraz by nam pasowało znowu naprawić to. Nie. Nawet mnie nie denerwuj nam tutaj. Oj, nie. Serio? No to nie może być tutaj w takim wypadku. To się ładnie zgrało, no bo tak, kurde, to zbocze tutaj jest jeszcze takie koślawe z dupy. Strasznie. Dobra, no to poszukajmy czegoś innego tutaj. No to też by tutaj... No to też by nie było głupie, dałoby się w tym ścisnąć tutaj. Teoretycznie. Wiecie, o co chodzi, nie? Robimy testa? No robimy, no stać nas za takie... A, to jest w ten sposób, o widzisz. No to może by to nie było złe. Kury... Krzywo jak cholera. No tu prosto, no to what the fuck. Ale dobra, to takie coś można sobie bardzo łatwo tutaj ogarnąć. Bo robimy tak i już jest, nie? W sumie takie zjazdy tutaj, no nawet by to było, powiem wam szczerze. Czyli tak, tutaj mamy w takim wypadku pod ziemią łączenie z autostradą, dokładnie. No. Z tym mamy wyjazd. To byśmy zrobili tak. To chyba głupie. To by nie było, co prawda, no jest tutaj krzywo, no ale... No to względu, no taki mamy teren, no. Puśćmy tutaj na chwilę ruch, zobaczmy. No w sumie może i by się tutaj korki nie tworzyły, patrzcie jak to fajnie jeździ. Na tym... Światło są, ale by światła powyłączał. Powyłączał. Nie? Może cyk. Cyk. To by nie było głupie, powiem wam szczerze. No. Jest dwa pasy tam. Powiem wam, że jest to niezłe. Niezłe rozwiązanie. Zostawimy to. Dobra. To wykurzymy. Przecież tę autostradę sobie tutaj puścimy dalej. Niech se leci. Dobra. Kiedyś tam się coś
coś ogarnie, ale o to sobie tutaj w zasadzie zrobimy. W zasadzie zrobimy o tutaj z ekranami, nie? No bo jednak ekrany są przydatne. Też by można było trochę zaekranować. O, dokładnie. Będą mieć ciszej. Okej. No myślę, że powiem, że tutaj to się w miarę jakoś powinno sprawdzić. Dobra, i teraz tak. Pytanko, czy ja tutaj dostanę się po prostej... Faken w dupę. Jeżo zwierza. Pasowałoby mi stąd w takim razie jeszcze zrobić. Tylko, że kurde tutaj nie... Chociaż z drugiej strony tutaj znowu nie będzie tak, wiecie, no ruchliwo, więc... Tak, to byśmy przesunęli tu. Dokładnie. Myślę, że byłoby. Dwie kratki. Teoretycznie dałoby się też tutaj coś takiego zrobić. Tylko tak, potrzebowalibyśmy przenieść na chwilę to. Tu. Coś mi tutaj latało. To na chwilę musimy out. Tu też zostawiamy dwie kratki. Dobra. Okej. Teraz tak, musimy się znowu tam zagłębić. Tutaj. Perfekto. Może być jak najbardziej. Dobra. Czy w ogóle tą drogę możemy jakoś... Nie, dobra, tutaj nie możemy edytować. Tutaj jest cmentarz, więc tutaj musimy zrobić kolejną drogę. Może tutaj zrobimy jednokierunkową. Myślę, że będzie. Jakbyśmy zrobili drugą. Dobra. Okej. Jakby to wyglądało? Myślę, że spoko. Tylko w sumie moglibyśmy zrobić mały myczek, żeby później ewentualnie się podłączyć tam. Kiedyś w przyszłości, jak już ten cały śmieszny cmentarz stąd weźmiemy. To było git. Dobra, teraz tak. Tutaj musimy pomyśleć o tej, tutaj, o tej remizie strażackiej. Dobra, pierwszy sobie, słuchajcie, zróbmy tutaj ulicę. Dobra, czy tu mam taką główną drogę? Jeszcze bym zrobił tutaj jedną taką aleję, powiedzmy.
Niech ta aleja sobie idzie tutaj. Damy ją radę tutaj podłączyć jakoś? Myślę, żeby się dało. O, i byłoby całkiem spoko skrzyżowanie tutaj. Jak najbardziej. I w sumie moglibyśmy zrobić jeszcze make taki, że zrezygnować z tego. Z tego. I z tego. I tutaj moglibyśmy się połączyć do strefy mieszkalnej. Da? Da. Dzięki czemu ci, którzy będą tutaj na przykład pracować czy coś, nie będą musieli się pchać tutaj, tylko sobie pojadą tędy. Znacznie wygodniej. Czy to by ogólnie pasowało tutaj, słuchajcie, mam plan. Jest plan i jest działanie. Wybaczcie, że takie piękne budynki, no ale... Ale cóż? Co to jest w ogóle? A, ten. Lepiej przyszło. Dobra. Bęg. Dobra, i musimy zrezygnować z tego i z tego. Tutaj możemy spokojnie dać ponownie strefę mieszkalną, jak najbardziej. Tutaj jak najbardziej nie, ale taką podwójną tutaj jak najbardziej mogę dać. O, tyle wystarczy. Tutaj. Całkowicie out. Dobra, jest strefa takiego zamieszkania tutaj. No. I powiem wam, że całkiem. Dobra. Stąd ulicę jeszcze. Ach, nie mogę tutaj zrobić tego. Bo to nic, zrobimy to w ten sposób. Nie chcę, żeby... Musimy zrobić tak. Stąd sobie weźmiemy... muszę troszeczkę krócej tutaj. Tego wystarczy. Teraz sobie tutaj walniemy takiego zawijaska. Może być. Dobra. Tutaj rzecz jasna dociągniemy to do końca. Dobra. Tu weźmiemy już normalne drogi. Sobie tą remizę chyba całkowicie przesuniemy co nieco dalej, więc będzie git. Okej. To spokojnie możemy tutaj podłączyć. To również. Dobra. Okej. To teraz tak. To musimy przywrócić tu.
Dobra. Prądy, woda. Prądy będą tutaj, jak najbardziej. Dobra, wodę tu rzeczywiście mamy. No to tak, tutaj damy biura. To jest pewniak. I tutaj. Dobra, czyli to będą biura. Tutaj damy. Tutaj damy handlówkę, ale weźmiemy ją od tego skrzyżowania. O, to można by. Pyk. I pyk, dobra. Tutaj możemy jeszcze. Dobra. Handlóweczka. Tutaj można by zrobić jeszcze taką małą handlóweczkę. Dobra. Tutaj nie wiem, czy oni tutaj, czy będą tacy chętni na taką małą tutaj strefeczkę, czy nie? Ciekawe. Czy będzie to obadać? Tutaj tyle wystarczy. Dobra. No dobra. Tutaj handlowo-rekreacyjna. Pyk. Dobra. Dzielnice. Czy będziemy tutaj powiększać? Na pewno tak, na pewno się pozbędziemy tej. Tej. Dobra. Tutaj ogólnie jest dzielnica, ale ona była przemysłową dzielnicą, więc ją też skasujemy. Stworzymy tutaj nową dzielnicę. Dobra. Ja będziemy mogli aż zaznaczyć dotąd. Później tu jeszcze zrobimy dworzec kolejowy i tak dalej. To też będziemy mogli troszeczkę rozrosnąć. Dobra. Tutaj mamy mieszkalną, więc ją powiększymy. Dobra. Tu jest. To możemy to powiększyć. Aha. Jak najbardziej. Okidoki. To weźmiemy jeszcze tą. Dobra. Kit majonez. Okej. Tu co im dolega? Czy będzie zyska wartość gruntu, czy co? Zbyt mało usług. Dobra, spokojnie, zaraz wam tutaj jakieś usługi ogarniemy. Sprawę z tym. Dobra. Prądy. Spokojnie, no to chyba trzeba kwestii kilku chwil, zanim się oni tutaj rozrosną i będzie git. Dobra. Teraz tak, no dworzec towarowy też by tutaj robił, bo dzięki temu te towary będą tutaj mogły spokojnie docierać, a nie tylko transportem samochodowym. Więc też trzeba będzie zrobić i tutaj. A tutaj mamy dworzec towarowy, więc w sumie powinien wydolić. O, nie jest tak źle, nie jest tak źle. Zobaczymy ogólnie, jak się to będzie sprawdzać. Okej, no to cóż, trzeba będzie po prostu zaraz czekać na rozrost miasteczka. Przede wszystkim też tutaj, w sumie ja wiem, czy możemy uzyskać takie połączenia
energetyczne. Dobra. Okej. Proszę bardzo, i tutaj dostajecie jeszcze jedno. Okej. O. Tutaj patrzcie, ile parków trzeba będzie nasadzić. Tutaj jeszcze posadzę to. To całkiem dobrze dawało i robiło. Tutaj też, bo akurat było wolne miejsce. Rozrywkę to im trzeba będzie walnąć jakoś. Jakieś kino, o, kino właśnie. Ale to w sumie tym się zajmie, słuchajcie, już w przyszłych odcineczkach. Ale kurczę, patrzcie jak te bloki tutaj fajnie wyglądają. No, ci powiem wam, że mają widok nieziemski. Elegancki widoczek. Dobra, trzeba będzie oczywiście pousuwać te strefy, znaczy strefy, te linie. I trzeba będzie po prostu poprowadzić raz jeszcze. Brak wystarczającej liczby klientów. Spokojnie, i klienci się znajdą. Dobra, to cóż, kończymy na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jeśli wam się oczywiście podobało, to zostawcie łapę w górę. O dziwo, dzisiaj też było spokojnie, żadna katastrofa nie nastąpiła, więc całe szczęście. Miasto całe. Co tu się dzieje jeszcze? Opuszczony. Martwy. No dobra. No to widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie, pa pa.